Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość profesor Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, porozmawiamy sobie o szeroko pojętej transformacji energetycznej, bo dzisiaj w kontekście drożejącego gazu, drożejącej energii i inflacji w ogóle szeroko pojętej, to transformacja energetyczna chyba zyskuje mocno na znaczeniu. I to, jak my ją zrealizujemy, bardzo wiele znaczy dla naszej przyszłości gospodarki. Proszę mi powiedzieć, na jakim my jesteśmy etapie, jeśli chodzi o tę transformację energetyczną? Czy my dopiero w nią wchodzimy, czy już jakieś sukcesy za sobą mamy? No, fundusz wydaje wielkie pieniądze na wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć, więc gdzie my jesteśmy na tej drodze transformacji? My jesteśmy już po kilku strategicznych decyzjach. Wiemy, że utrzymanie obecnej struktury naszej energetyki nie jest możliwe, chociażby z tego powodu, że ona bazuje na paliwach kopalnych. Te prędzej czy później wyczerpią się, a więc my już jesteśmy zarówno po decyzjach, jak i w trakcie przebudowy naszego miksu energetycznego. Ja transformację polskiej energetyki podzieliłbym na cztery etapy. Pierwszy, jesteśmy mniej więcej w połowie tego pierwszego etapu, to jest nasycenie energetyki, nasycenie gospodarki odnawialnymi źródłami energii, takimi jak fotowoltaika, takimi jak energia wiatru, takimi jak powrót do energii wód. My tylko dzięki programowi Mój Prąd zainstalowaliśmy w systemie kilka gigawatów mocy elektrycznej w fotowoltaice, a więc nasycanie energią odnawialną ruszyło, trwa i będzie trwało jeszcze co najmniej kilka lat, a potem będzie po prostu odnawiane. Drugi krok to jest zapewnienie stabilności systemowi elektroenergetycznego, systemowi elektroenergetycznemu. Niestety energie odnawialne są niestabilne. My nie możemy na nie liczyć w każdym momencie doby, w każdym momencie roku. W takie dni jak dzisiaj, kiedy ani wiatru, ani słońca są wręcz zabójcze. W nocy słońce nie świeci. Energetyki odnawialnej, w nocy słońce nie świeci, jak nie wieje wiatr. No pewne kombinacja wiatraków, a więc siły wiatru ze słońcem daje nam nieco większą dyspozycyjność, ale my musimy starać się, aby dublować czy też wzmacniać, uzupełniać energetykę odnawialną źródłami, które mają w sobie łatwą sterowalność. Mhm. To są przede wszystkim tego typu systemy, które wykorzystują gaz ziemny. One dają nam możliwość budowy stosunkowo dobrych i łatwych zarówno w budowie, jak i eksploatacji systemów kogeneracyjnych, a więc równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. My równocześnie zmieniamy paradygmat kogeneracji. Dotychczas kogeneracja to była technologia, która zaspokajała potrzeby cieplne, natomiast uważano, że energia elektryczna jest zawsze sprzedawalna na żądanie, a więc ten, kto ją wytwarza, może ją zawsze wprowadzić do systemu. W chwili obecnej mamy sytuację, w której energia elektryczna może stać się nieraz podstawowym produktem systemów kogeneracyjnych, natomiast my nierozwiązany dotychczas problem magazynowania energii elektrycznej zastępujemy rozwiązanym już częściowo problemem magazynowania energii cieplnej czy też chłodu. Budowane są wielkoskalowe magazyny energii cieplnej, zwane magazynami ciepła, i my możemy na przykład przez kilka dni gromadzić energię cieplną, gdyż w ciągu tych dni musimy wytwarzać dużo energii elektrycznej po to, żeby móc ją później wykorzystywać, kiedy już skończą się warunki na przykład optymalnej pracy dla kogeneracji, bo znowu uruchomią się źródła energii odnawialnej. No, samego prądu to my chyba jeszcze długo na wielką skalę nie będziemy magazynować, no bo rozwój tych akumulatorów cały czas postępuje powoli.
To jest... Wolniej niż byśmy chcieli. O, tak. Tak, to jest pewna ciekawostka, że 20-30 lat temu, kiedy formułowano założenia tej właściwie globalnej rewolucji w energetyce, globalnej transformacji energetycznej, której założeniem był bardzo duży udział źródeł energii odnawialnych, zakładano, że magazyny energii, te wielkoskalowe magazyny energii elektrycznej pojawią się niejako na żądania wtedy, kiedy będą naprawdę potrzebne. One nie pojawiły się. My potrafimy magazynować energię elektryczną, ale to jest proces bardzo kosztowny. No i ułamek tego, czego potrzebujemy. Ułamek tego, co potrzebujemy. Rozwijamy elektromobilność. Jak popatrzymy na samochody elektryczne, to też są magazyny, więc zaczynamy też pewne funkcjonalności dnia codziennego przestrajać na konsumpcję energii elektrycznej po to, żeby między innymi móc ją magazynować, tak jak benzynę czy paliwo w bakach, to tak podobnie samochody elektryczne magazynują energię elektryczną, ale również wracamy na przykład do elektrowni szczytowo-pompowych, a więc do tych konceptów, które pozwalają magazynować energię niekoniecznie w postaci energii elektrycznej, ale w postaci energii mechanicznej, a czy to wody, nawet są koncepcje, żeby magazynować energię w energii potencjalnej ciężarów podnoszonych na znaczne wysokości. No tak, pojawiały się takie. Są takie. Natomiast... A jeśli chodzi o wodór na przykład? Czy my moglibyśmy energię elektryczną magazynować poprzez wodór? My moglibyśmy nadwyżki energii elektrycznej wykorzystywać do na przykład elektrolizy wody i w ten sposób wytwarzać wodór, przy czym ja nie nazwałbym wodoru idealnym magazynem energii, dlatego że elektroliza jest procesem o stosunkowo niskiej sprawności. A więc na przykład wytwarzanie wodoru po to, żeby potem od wodoru dojść z powrotem do energii elektrycznej, byłoby procesem termodynamicznie bardzo mało efektywnym. Natomiast jeżeli my mamy duże nadwyżki energii elektrycznej, okresowe duże nadwyżki, to konwersja ich do wodoru ma sens, gdyż wodór może być wykorzystywany na przykład jako paliwo. W związku z tym to nie tyle byłby magazyn, tylko to byłaby inna forma paliwa pozyskiwanego poprzez konwersję energii pochodzącej chociażby z instalacji fotowoltaicznych. Również wodór mógłby być produkowany, gdybyśmy dysponowali stosunkowo tanimi źródłami ciepła, więc myśli się na przykład o reaktorach jądrowych wysokotemperaturowych, bardziej jako o źródłach wysokiej temperatury, która umożliwia pozyskiwanie wodoru przez rozpad cząsteczek wodu na wodór i tlen, gdyż energia wiązania w wysokich temperaturach bardzo się obniża. Natomiast przejście od wodoru do elektryczności, od elektryczności do wodoru kilkukrotne spowodowałoby, że ta energia by po prostu zanikła, straty byłyby zbyt duże. Panie profesorze, a czy my jako społeczeństwo, jako państwo nauczyliśmy się już wykorzystywać te wszystkie fundusze, które przez fundusz właśnie przechodzą? Czy to w ramach programu Mój Prąd, czy innych programów, których jest wiele, do tego, żeby zmieniać właśnie ten sposób, prowadzić tę transformację energetyczną? Znaczy my nauczyliśmy się, w szczególności proces nasycania naszego systemu elektroenergetycznego stosunkowo niewielkimi instalacjami, tak zwanymi prosumenckimi. On jest bardzo zdynamizowany, charakteryzuje się bardzo dużą ilością pojedynczych decyzji, które sumują się do gigawatów. Przeciętna instalacja to jest 5 do 6 kW energii elektrycznej, a więc dopiero setki tysięcy tych instalacji tworzą nam gigawaty. No i jakby skala tego zjawiska pokazuje, że my już jesteśmy jako społeczeństwo przygotowani, żeby własne domostwa, własne nieruchomości wyposażać w instalacje, które stają się na niewielką skalę, ale po sumowaniu istotną z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną. Ale jak tak szerzej spojrzymy jeszcze na inne programy, bo zastanawiam się, jeżeli ktoś dobrze zaplanuje sobie dom, no to tak, z jednej strony ma prąd, z drugiej strony może w ramach projektu programu Czyste Powietrze zmienić piec, jeśli miał stary czy dymiący, kopcący. Jest program Moja Woda, gdzie można też zbierać wodę. No to można całkiem nieźle zaplanować sobie całe gospodarstwo domowe i być wyjątkowo efektywnym, jeśli chodzi o tę energię. A czy my możemy rzeczywiście skonfigurować nasze gospodarstwo domowe w ten sposób, że ono jest zdolne do
wykorzystania energii padającego słońca, jest zdolne do częściowej akumulacji tej energii, czy magazynowania tej energii, chociażby w bateriach samochodów elektrycznych. Program Mój Elektryk skłania ku rozważeniu zakupu takiego samochodu. Dzięki programowi Moja Woda my możemy nauczyć się wykorzystywać tak zwaną małą retencję. Natomiast ciągle to jeszcze nie jest gospodarstwo, które byłoby w pełni autonomiczne. Ale czy idziemy w tym kierunku? Bo jeszcze przecież pojawiają się takie głosy, że pan mówi o tym, że magazynujemy w samochodach. No, czasami można odwracać to, jeśli jest taka możliwość, i ten prąd z baterii wykorzystywać do zasilania w nocy jakichś urządzeń na przykład. Tak, my możemy iść w kierunku coraz większej autokonsumpcji i w ten sposób chcemy przeprogramowywać teraz naszą ofertę i przeprojektowywać nasze programy, żeby na przykład prosumenci nie tylko wytwarzali energię elektryczną, odsyłali ją do wirtualnego magazynu, jakim jest sieć elektroenergetyczna, i potem pobierali w momencie, kiedy nie są zdolni do wytwarzania tej energii, tylko żeby prosumenci coraz więcej energii przeznaczali na autokonsumpcję i na przykład nauczyli się przesuwać energię z dnia na noc. Czyli wysyłali do samochodu i z samochodu w nocy odbierali przy na przykład praniu, nie wiem, zmywaniu. No z tym, że musimy mieć wtedy świadomość, że ten samochód, jeżeli będzie służył jako magazyn energii, która zostanie od niego odebrana w nocy, w dzień nie będzie chciał jechać, a więc tutaj... To prawda, musimy... ale może następnego dnia nie musi jechać 200 km, no, tylko 20. No jest to jedna z możliwości, którą dają systemy zarządzania energii. Tego typu filozofie również chcielibyśmy promować, ale no nie zwalnia to całego systemu elektroenergetycznego od tego, żeby jego transformacja, tak jak już powiedziałem, z jednej strony umożliwiła nasycenie systemu źródłami energii odnawialnej, następnie umożliwiła kompensację tych źródeł energii, które są mało sterowalne, i uzupełnienie tych źródeł energii źródłami sterowalnymi, na przykład kogeneracją gazową. Następnie będziemy musieli pogodzić się z tym, że węgiel bardzo silnie obecny w podstawie naszego systemu elektroenergetycznego będzie tę podstawę opuszczał. On po prostu nie lubi być w takim miejscu, kiedy wymaga się od jednostek węglowych dużej dyspozycyjności połączonej z regulacyjnością. Węgiel chciałby pracować w sposób absolutnie stabilny. Duże elektrownie węglowe, my w chwili obecnej przystosowujemy niektóre z nich do tego, żeby one zaczęły pełnić również funkcję częściowo regulacyjną, w szczególności tak zwane bloki 200 MW. One będą, przynajmniej niektóre z nich, dostosowane, aby w okresie przejściowym mogły współpracować z bardzo dynamicznymi źródłami, czy to gazowymi, czy też energii odnawialnej. No i w ostatnim, domykającym ruchu transformacji naszego systemu elektroenergetycznego liczymy na tym, że w podstawie znajdą się elektrownie jądrowe, a więc te, które znowu wytworzą bardzo stabilną i bardzo dyspozycyjną podstawę samego systemu. Dużo pieniędzy w najbliższych latach w funduszu będzie do wykorzystania? Mówimy o miliardach, prawda? Tak, no jeżeli weźmiemy pod uwagę, że roczny budżet w funduszu, a więc środki, które fundusz dystrybuuje, czy to w postaci dotacji, czy w postaci pożyczek, czy w postaci wejść kapitałowych, dlatego że my posługujemy się tymi trzema mechanizmami, jeżeli chodzi o wspieranie procesów służących ochronie środowiska, obecnie tradycyjna polityka ochrona środowiska staje się coraz bardziej polityką klimatyczną, a ta wymaga transformacji omówionej już elektroenergetyki, ale również transportu, również chociażby sposobu obsługi czy zaspokajania potrzeb energetycznych naszych gospodarstw domowych. Więc my mamy roczne środki rzędu 10 miliardów złotych. Jeżeli założymy, że transformacja polskiej energetyki to będzie proces trwający co najmniej dekadę, ale tak naprawdę dwie dekady, więc można przyjąć, że środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierające proces transformacji systemu elektroenergetycznego, transformacji energetyki, transformacji transportu, będą rzędu 100 do 200 miliardów złotych. Przy czym musimy mieć świadomość, że to będzie mniej więcej 10% kosztów całej transformacji, więc rolą funduszu nie jest sfinansowanie
całości transformacji. Ale stymulowanie i wyznaczenie. Ale jest wytyczenie kierunków, tak. I ubezpieczenie pierwszych tych, którzy wchodzą na drogę transformacji. Proszę zauważyć, że program Mój Prąd no, teraz wydaje się być dość oczywisty i korzystny dla prosumentów. Wymagał na początku pewnej odwagi, że udostępniam swój dach, udostępniam swoją działkę. Ufam, że to nie stworzy dodatkowych ryzyk, jeżeli chodzi o sprzęty zasilane energią elektryczną i dotacje, czy też systemy zachęty, które wytworzył Narodowy Fundusz, okazały się być skuteczne. Podobnie w chwili obecnej chcielibyśmy, żeby nastąpiła jako element transformacji energetyki bardzo silna transformacja ciepłownictwa. To, od czego zaczęliśmy rozmowę, drożejące ceny gazu, drożejące ceny nośników ciepła, stwarza ogromną szansę, żeby nasze systemy ciepłownicze przebudowywać na bardziej efektywne, szukać nowych paliw, połączyć gospodarkę zarządzania odpadami z gospodarką energetyczną, budować nowe systemy termicznej utylizacji odpadów. I to wszystko są działania, które stymuluje fundusz, wykorzystując środki zarówno krajowe, ale również unijne, środki, które pochodzą z częściowych sprzedaży uprawnień ETS, a więc my kumulujemy nasze budżety pochodzące z różnych źródeł w ten sposób, żeby w jak najbardziej efektywny sposób wspierać transformację. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie takie na koniec puentujące. Te pieniądze, o których rozmawiamy, te między 100 a 200 miliardów, to one mają głównie trafić do osób indywidualnych, czy raczej do przedsiębiorstw? Jak da się w ogóle to w jakiś sposób porównać, zestawić? Indywidualni klienci, a przedsiębiorstwa? No bo w programach Mój Elektryk raczej chociaż przedsiębiorcy też prowadzący działalność gospodarczą. Ale gdybyśmy mieli to zestawić, da się to zrobić czy nie? Nie, to się jak najbardziej da zestawić. Beneficjentami w chwili obecnej, a więc wnioskodawcami do funduszu są zarówno osoby fizyczne. I tutaj świetnym przykładem jest chociażby program Mój Prąd. I mamy już setki tysięcy prosumentów. Prawdopodobnie dojdziemy do około miliona prosumentów, którzy skorzystają bądź już skorzystali z programu Mój Prąd. Są to projekty o stosunkowo niewielkiej wartości jednostkowej, rzędu kilku, kilkunastu, nieraz kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale ich suma tworzy miliardy. Dalej mamy takie programy, które finansują dalej stosunkowo niewielkie projekty, ale o wartości liczonej już nieraz w setkach tysięcy złotych, nieraz w pojedynczych milionach. Mogą być one kierowane do przedsiębiorstw, mamy ofertę dla samorządów, dla spółek komunalnych, więc my koncentrujemy się nie tyle na określonym typie beneficjenta, co na funkcji celu, jaką jest poprawa stanu środowiska i wszelkiego rodzaju inwestycje, które służą czy to ograniczeniu emisji, czy zwiększeniu efektywności energetycznej, mogą być przez fundusz wspierane. Więc praktycznie rzecz biorąc, podmiotem wnioskującym do funduszu może być każdy, począwszy od osoby fizycznej, poprzez gospodarstwa rolne. Mamy specjalne programy uruchamiane dla gospodarstw, które tworzą z gospodarstw rolnych również w pewnym sensie autonomiczne energetycznie jednostki i gospodarstwa, farmy. Mamy ofertę skierowaną do samorządów i spółek samorządowych. Mamy ofertę skierowaną do na przykład miast jako bezemisyjny transport publiczny. No i mamy ofertę skierowaną do dużego przemysłu. Opracowujemy teraz program, którego beneficjentami będą firmy zaliczane do tak zwanego przemysłu energochłonnego, a więc te, które bardzo silnie zależą od stabilnych dostaw energii. Chcielibyśmy, żeby te firmy z jednej strony same stały się wytwórcami częściowo energii na własne potrzeby, a więc taki powrót trochę do energetyki przemysłowej, tylko że już tej zielonej, tej, która będzie bardzo silnie kładła nacisk na ograniczenie emisji. I mamy ofertę skierowaną do bardzo dużego przemysłu, przemysłu wytwórczego, który też musi przezbrajać swoje ciągi technologiczne, żeby uniknąć emisji, odejść od paliw kopalnych, zastępować je paliwami, które są traktowane jako przejściowe, na przykład gazem, a docelowo dojść do zero emisyjności, czyli na przykład łączyć energetykę ze źródeł odnawialnych z gospodarką wodorową.
czyli na końcu zawsze ochrona środowiska. Bez względu na to, kto wnioskuje, cel jest jeden. Tak, cel jest jeden, to znaczy my musimy dbać o to, żeby wszelkie inwestycje, które są wspierane, bądź stymulowane, bądź inicjowane, czy też katalizowane przez fundusz, charakteryzowały się dodatnim wpływem na środowisko. No, nazywamy to nieraz efektem ekologicznym, a więc musimy mniej czegoś emitować, albo osiągać ten sam cel techniczny przy zużyciu mniejszej ilości, czy to surowców, czy też energii. A ponieważ tradycyjna ochrona środowiska, która była ukierunkowana na osiąganie celów statycznych, a więc na przykład powrotu do status quo, które zostało naruszone poprzez zanieczyszczenie, czy to rzeki, czy jeziora, czy atmosfery, i w tradycyjnym ujęciu ochrona środowiska koncentrowała się na cofnięciu pewnych szkodliwych dla środowiska procesów, właściwie skutków tych procesów, od pewnego czasu jest zastępowana polityką klimatyczną, która jest ukierunkowana na cele dynamiczne. My chcemy wręcz zapobiegać pewnym procesom, które uważamy za szkodliwe, a które na przykład mogą być wywoływane przez wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Więc polityka klimatyczna jest polityką transformacji. Ona wymaga od nas porzucania nieraz technologii dojrzałych, no ale w sensie polityki klimatycznej uważanych za schyłkowe i równoległego wchodzenia w technologie nowe, w te technologie, dzięki którym na przykład nasza gospodarka również może osiągnąć przewagę konkurencyjną, ponieważ my możemy zacząć wytwarzać pewne urządzenia, pewne systemy, które no, nie są jeszcze w powszechnej ofercie, to nawet w skali globalnej, i w jakimś sensie możemy nawet skonsumować naszą rentę niedorozwoju, to znaczy to, że zaczynamy rozwiązywać nasze problemy, chociażby ciepłownictwa, wychodząc z technologii, co do których wiemy, że musimy odejść, no, czyni nas nieco odważniejszymi we wchodzeniu w nowe rozwiązania. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję pięknie, profesor Maciej Chorowski. Dziękuję bardzo. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był moim gościem. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.